Dzień dobry, nazywam się Artur Puska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W ostatnim tygodniu indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies solidnie wzrósł. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ wzrost we wszystkich grupach surowców, metali bazowych oraz szlachetnych, surowców energetycznych oraz rolnych. Na giełdzie londyńskiej wszystkie metale bazowe zyskały. Najwięcej wzrosły ceny niklu, a najmniej aluminium. Miedź solidnie wzrosła. Na giełdzie szanghajskiej również miały miejsce wyłącznie wzrosty, a najbardziej zyskały ceny stali. Wśród metali szlachetnych mieliśmy do czynienia tylko ze wzrostami. Najwięcej zyskały ceny platyny, a najmniej ceny złota. W grupie surowców energetycznych ceny ropy naftowej solidnie wzrosły, a węgla energetycznego na rynkach światowych obniżyły się. Wśród surowców rolnych na giełdzie chicagowskiej panowały wzrosty. Na giełdzie paryskiej ceny pszenicy obniżyły się, a kukurydzy wzrosły. Ceny fartu surowców z lepiej mierzonym indeksem Bati DAI mocno spadły. Spadek cen związany jest z przejściowym niższym popytem na fart. Natomiast ceny fartu surowców płynnych mierzone indeksem Clean Targers wzrosły, co wiążemy z poprawą sentymentu na rynkach. Miedź na giełdzie londyńskiej mocno wzrosła do poziomu ponad 6100 dolarów za tonę. Na ceny miedzi miały wpływ głównie napływające dane makroekonomiczne, jak również toczące się rozmowy handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ze Stanów Zjednoczonych niewiele było publikowanych danych makroekonomicznych. Sprzedaż detaliczna zaskoczyła negatywnie. Dynamika sprzedaży w listopadzie była poniżej oczekiwań rynkowych oraz poprzedniego odczytu. Ponadto zostały opublikowane dynamiki wskaźników inflacji konsumenckiej oraz producenckiej. Dynamika inflacji konsumenckiej była zgodna z oczekiwaniami, natomiast inflacja producencka była poniżej oczekiwań rynkowych, to znaczy znacznie spowolniła, co jest złym sygnałem z gospodarki. W zeszłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Fedu, na którym FOMC pozostawiło stopy procentowe bez zmian. Z najnowszych prognozów procentowych wynika, że 13 na 17 członków spodziewa się utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do 2021 roku. Pozostali członkowie spodziewają się podwyżek stóp procentowych. Jeśli chodzi o rozmowy handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to zostało zawarte porozumienie w ramach pierwszej fazy negocjacji. Tym samym został unikniony scenariusz wprowadzenia ceł na produkty chińskie od 15 grudnia bieżącego roku. Rynki pozytywnie przyjęły te informacje, co objawiło się wzrostem cen surowców. Ze strefy euro również wiele danych makroekonomicznych nie było. Wskaźnik ZEW, będący miarą nastroju wśród inwestorów oraz analityków, wzrósł. Dynamika produkcji przemysłowej spowolniła, ale była zgodna z oczekiwaniami. Pierwsze posiedzenie EBC z nową panią prezes Christine Lagarde odbiło się gołębim echem. Prezes powiedziała o gotowości banku do odpowiedniego dostosowania obecnych instrumentów w razie potrzeby oraz potrzeby strategicznego przeglądu polityki banku. Z Chin dane były lepsze. Wskaźnik inflacji konsumenckiej przyspieszył i był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Ponadto nastąpił solidny wzrost nowych kredytów, co było pozytywne z punktu widzenia metali bazowych. Ceny złota umiarkowanie wzrosły do poziomu około 1475 dolarów za uncję. Wyższe ceny są efektem nieco słabszych danych z gospodarki amerykańskiej. Ponadto złotu pomagał osłabiający się dolar amerykański w reakcji na poprawę sentymentu na rynkach po informacjach o podpisaniu porozumienia w ramach pierwszej fazy negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pozytywne dla złota było również ostatnie posiedzenie Fedu, na którym FOMC de facto pozostał w trybie wait and see. Ceny ropy naftowej Brent umiarkowanie wzrosły do około 65 dolarów za baryłkę. Głównym czynnikiem oddziałującym na wzrost ceny ropy naftowej były informacje o zawartym porozumieniu pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Nastąpiła poprawa sentymentu na rynkach, co też wpłynęło na wzrost ceny ropy naftowej. Rynek oczekuje, że zawarte porozumienie oraz uniknięcie dodatkowych ceł pomoże globalnej gospodarce. W połowie tygodnia ceny spadły w reakcji na nieoczekiwany wzrost zapasów surowej ropy za oceanem. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja do Spraw Energetyki prognozuje, że w styczniu 2020 roku produkcja ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do rekordowego poziomu ponad 9 milionów 100 tysięcy baryłek dziennie. Oznacza to, że pomimo głębszego cięcia wydobycia ropy przez OPEC+, nadpodaż ropy na rynkach światowych szybko nie zniknie. Dziękuję za uwagę, mówił Artur Puska, strateg PKO Banku Polskiego.